On i ona spotykają się. Okoliczności? Raczej banalne. Ona się spóźnia na ostatni pociąg? Jemu nagle nawala skuter? I sprawa zaczyna być poważna. Jesteśmy pokoleniem zupełnie wyjątkowym. Nic mnie to nie obchodzi. A co ciebie obchodzi? Wygodne buty, dobre papierosy, dobre skarpetki. Przez pół godziny zdawało mi się, że się w tobie zakochałem. Warszawa, ulica Kmielna 10. W tym miejscu mieszkał nasz filmowy Bazylii, gdzie przyjmował swoją Pelagię. Oczywiście my dokładnie nie wiemy, jak rzeczywiście mieli bohaterowie na imię. W rozpisce jest on i ona, ale dla potrzeb tej intrygi, która się między nimi miłosnej zawiązuje, oni przybierają takie imiona, czyli ona się przedstawia jako Pelagia, natomiast on przedstawia się jako Bazylii. Trzeba przyznać, że mieszkanie w tej kamienicy jego nie jest pociągające. Raczej, jeżeli bym szukał jakiegoś słowa takiego, który by w pełni określał to lokum, to użyłbym słowa nora. Jeśli chodzi o sam film Andrzeja Wajdy, to on wyłamuje się jakby z wzorca filmów, które stworzył. Jest to pierwszy film, który nie ma żadnego odniesienia do II wojny światowej, ani do pokolenia Kolumbów, ani w ogóle do, nie ma tam żadnej wzmianki o przeżyciach wojennych czy doświadczeniach wojennych. Pokolenie konsumpcyjne czy konsumpcjonistyczne, tak, takiego słowa tutaj koleżanka zaraz podpowie, jakie właściwe słowa tutaj w tym momencie. Tak byśmy dzisiaj użyli tego określenia na to pokolenie, które jest opisywane w tym filmie. Ludzie, którzy nie chcą się wiązać, którzy zakładają maski, którzy pozują na kogoś, kim nie są. W rzeczywistości widać, że bardzo pragną bliskości, ale cała ta gra, cały ten pozór, który stwarzają, jest jakby zaprzeczeniem takich ludzkich potrzeb w sferze uczuciowości i w sferze emocjonalnej. W filmie pojawia się również Klub Studencki Hybrydy, założony w końcówce lat 50. i do 1973 roku pełnił swoją rolę właśnie w tym miejscu. Tutaj odbywają się sceny właśnie koncertu tego zespołu, w którym Bazylii gra na perkusji. Stąd wyszli tacy sławni ludzie jak Wojciech Młynarski, Jan Pietrzak, Jonasz Kofta czy Jan Kretschmer. Żeby wspomnieć o muzykach, no to na pewno trzeba powiedzieć o, bo tutaj odbywały się również autentycznie koncerty jazzowe, i Stańko na horny, i Michał Urbaniak, który jest bardzo związany z moim miastem, czyli Łodzią. Obok dawnej siedziby Hybryd znajduje się również okazały budynek, taka kamienica piękna, gdzie Józef Piłsudski po powrocie z uwięzienia w Magdeburgu mieszkał i kierował tutaj sprawami nowo odrodzonej Polski. Zapewniam, że nie zadałem sobie tyle trudu, żeby wypożyczyć dla potrzeb tego krótkiego filmiku skutery, ale no zbieg okoliczności, po prostu wspaniały zbieg okoliczności, który pozwala mi się odnieść tutaj do dwóch rekwizytów, jakim jest trzepak, który odgrywa w filmie Niewinni Czarodzieje bardzo, bardzo ważną rolę. Rano, kiedy Bazylii z Pelagią po bardzo grzecznie spędzonej nocy budzą się, to co ich budzi? Budzi ich dźwięk trąbki. Na trąbce gra ojciec obecnego prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Jest i nie kto inny, tylko Andrzej Trzaskowski. Znany, doskonały, świetny muzyk jazzowy. Piękna perspektywa Pałacu Kultury. W filmie również wykorzystana ta ulica. Pamiętna scena, tutaj pokażę ten, zrobię też ujęcie bramy, gdzie Tadeusz Momnicki wychodzi z Krzysztofem Komedą i zadaje mu pytanie, jakie są trzy cnoty ewangeliczne. Świta o niej w takim wężyku, trzymając się, nie wiem, czy za ramiona, czy jeden drugiego, idą takim wężykiem i śpiewają, że nie zna życia ten, kto nie służył w marzeniu. Sceny.
filmu, które rozegrały się tutaj w hali Mirowskiej Wschodniej, która w czasach, kiedy był realizowany ten film, kiedy był kręcony ten film, była halą bokserską. Aż ciężko uwierzyć. Halą bokserską w Wardii. W ogóle hala Mirowska ma taką historię. Był to obiekt handlowy, największy w stolicy. Powstał na przełomie XIX i XX wieku. Bardzo ucierpiał podczas II wojny światowej, wszystkie bombardowania, a szczególnie podczas Powstania Warszawskiego. W tym miejscu Bazylii pracował jako lekarz, lekarz sportowy. Między innymi tutaj pierwszy raz się pojawia postać właśnie Jerzego Skolimowskiego, który jako ciekawostka jest również scenarzystą tego filmu razem z Andrzejewskim. Pojawia się Zbigniew Cybulski. Jest tutaj takie muzeum, kącik poświęcony właśnie historii polskiego boksu. Muzeum imienia Feliksa Sztama, naszego sławnego boksera. W 1953 roku w hali Gwardii, tutaj w hali Mirowskiej, odbyły się europejskie mistrzostwa w boksie. Mistrzostwa Europy w boksie, gdzie nasi bokserzy zdobyli 5 albo 6 medali złotych. Warszawa Głównoosobowa. Front od północy. Znajdujemy się w poczekalni dworcowej. Obecnie ta hala pełni funkcję sali muzealnej. Tak jak Państwo widzicie, mamy tutaj miniatury różnych całych składów i lokomotyw. Wygląda to bardzo ciekawie. Myślę, że tutaj raj znaleźliby i pewnie znajdują wszyscy młodzi ludzie, którzy są zafascynowani kolejnictwem. W tym miejscu wzdłuż tej ściany były kasy biletowe. Też widać ten moment, kiedy Bazylii kupuje peronówkę. Nie wszyscy wiedzą, że kiedyś obowiązywało coś takiego jak peronówki. Nie mając pełnej wiedzy, wydawało mi się, że ten właśnie dworzec, Warszawa Główna Osobowa, pełnił rolę głównego dworca w aglomeracji warszawskiej przed wojną. Oczywiście tak nie było. Dworzec Warszawa Główna był zlokalizowany zupełnie w innym miejscu, między ulicą Plater a Marszałkowską. I tam powstał monumentalny, ogromny dworzec, który w 1938 roku miał zostać oddany do użytku. Niestety pożar w 1938 roku i później wybuch II wojny światowej, bombardowania spowodowały, że niedługo posłużył ten dworzec do użytku mieszkańcom Warszawy i Polakom. I takim memento było Powstanie Warszawskie, gdzie po Powstaniu Warszawskim Niemcy pozostałości tego dworca, który był naprawdę imponujący na te czasy, jeden z najnowocześniejszych w Europie i największych dworców, został zniszczony i przeszedł do historii. Na to miejsce pojawił się dworzec Warszawa Głównoosobowa i od czasów właśnie powojnia do 60. lat, chyba 67. roku, pełnił rolę właśnie głównego dworca w Warszawie. A obecnie znajdujemy się na południowej pierzei tego dworca. I tak tutaj wygląda. No. Widać, że to jest wszystko w proszku. Chyba mają trochę opóźnienia, bo anonsowali, że w 2020 roku zostanie tutaj ta kolej średnicowa uruchomiona i wróci do życia, że tak powiem, tutaj częściowo ten budynek, który jest zaadaptowany na muzeum. Ale jak widać na załączonym obrazku, do tego jeszcze daleko. No, wyraźnie widać, że prace są opóźnione. Wojciech Młynarski śpiewał właśnie, że niedziela na Głównym niedziela. No, coś w tym jest. Szczególnie dla takich niespokojnych duchów, którzy lubią podróżować, to widok właśnie tych ludzi śpieszących, tego mrowia ludzi na peronach, odjeżdżających pociągów, daje takie poczucie właśnie krwi, krwioobiegu, życia i energii. Na wszystkie smutki niedziela na Głównym, na oddech krótki niedziela na Głównym, na sypkość uczuć i brak przyjaciela niedziela na Głównym, niedziela
na niski wskaźnik. Niedziela na głównym, na nadmiar wyobraźni. Niedziela na głównym, na spin, frustrację i oddech nierówny. Na głównym niedziela, niedziela na głównym. W taką niedzielę, gdy czegoś się boisz, tych słów niewiele ci nerwy ukoi. Pociąg pośpieszny do Kutna, ojeżdża z toru pierwszego przy peronie B. Powtarzam. Plac Konstytucji w filmie Niewinni Czarodzieje również się pojawia. W tym miejscu na swoim wspaniałym stalowym rumaku mknie Bazylii. Tym jego współczesnym rumakiem jest skuter marki Lambretta. Obiekt westchnień młodych ludzi w latach 50. i 60. Obecnie Plac Konstytucji już jest zaliczany w poczet atrakcji turystycznych Warszawy. Wielu gości z zachodu, zagranicznych przyjeżdża w to miejsce, aby tutaj delektować swoje oczy budownictwem socrealistycznym, który dla mnie nadal pozostaje nieatrakcyjny. Film Niewinni Czarodzieje powstaje w tym samym czasie, co filmy Godarda czy Truffaut. Co widzimy, jest na te czasy nowatorskie i do dzisiejszych czasów się broni. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli są jakieś kina plenerowe, bardzo często właśnie jest puszczany ten film, ponieważ on ma ten taki, zachował ten urok i świeżość, mimo że to jest 60 lat.